tutaj po to, aby coś zmienić i że nasza obecność może przynieść jakieś skutki, oczywiście takie pozytywne. Przeciwko temu, jak wygląda dzisiaj prawo łowieckie, przeciwko tym zmianom, które mają wejść w życie, czyli przeciwko projektowi ustawy. Proszę pana, nie jestem radykałem. Uważam, że myśliwi byli i będą, ale doprowadzenie do tego, że mogą prowadzić odstrzał i wchodzić na teren, de facto na terenie prywatnym, to jest już krok za daleko. Taka rzecz jak polowanie oczywiście powinno istnieć. Jako ludzie wywarliśmy duży wpływ na faunę, na florę, ale należy do tego podejść ostrożnie i z pełną odpowiedzialnością, a nie jak teraz, hulaj dusza, piekła nie ma. Myśliwi nigdy nie mieli i nie mają i nie będą mieli takiego prawa, żeby uzurpować sobie, kto może przebywać w lesie, a kto nie. Ten przepis, który został wprowadzony, zmierza tylko do jednej rzeczy, do zapobieżenia celowemu działaniu, które doprowadza do jednej rzeczy, do zakazu czy uniemożliwiania realizacji uprawnień, które wynikają z prawa łowieckiego, czyli realizacji polowania. To jest wyraźnie zapisane, kto umyślnie, czyli kto ma zamiar od razu podjęcia takiego działania, które do tego prowadzi, że takie polowanie nie będzie realizowane. W związku z tym nie ma problemu tych osób, które wybierają się na grzyby, na spacer, na jagody i nigdy nie będą oni przeciwnikami, w cudzysłowie oczywiście, myśliwego, a wręcz przeciwnie, tych ludzi szanujemy tak, jak szanujemy każdego człowieka. Czyli nie mają się czego obawiać? Nie.